Bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku GR Nowa Bruzda. Już się w końcu nauczyłem mówić, jaka to jest seria. Także standardowo, musi minąć kilka odcinków, zanim zapamiętam na początku, jak mam się witać i mówić, z jakiej serii jesteśmy. Ale to już chyba standard. Jak pewnie zauważyliście po miniaturce, robimy grubą akcję na 3 kombajny. A jak już wspominałem wcześniej, to kurczę, lecimy starym bizonkiem. Jak mówiłem, że przy pszenicy będzie koszone tym starym. No i elegancko, bez kabiny. Jeździmy sobie. Troszkę się na nas sypie to wszystko, ale to nic. No trudno. Trzeba tak samo dać pracownikom czasami czymś lepszym pojeździć, żeby na nas się czasami nie obrazili, no nie? Mamy już godzinę 12. A ja tu chyba sobie złożę rurę przy tych krzakach, żeby czasami o nic nie zawadzić. Nie wiem, jak tam, czy we trójkę się zmieścimy przez tą przełęcz, że się tak wyrażę. Zobaczymy, jak tam moi pracownicy sobie będą dawali radę zaraz za mną. Na razie się nie oglądam, dopiero jak tutaj przejedziemy, chyba że jakiś komunikat wyskoczy, że któryś z nich jest zablokowany, no to się zatrzymamy. Ogółem pszeniczka mega fajnie sypie, już miałem pełne zbiorniki we wszystkich trzech, z tym, że jeden mam problem z jednym kombajnem, z tego względu, że zaczynam nim kosić i kurczę, daleko coś, oddaliłem się od nich i wyskakuje mi cały czas, jakby kosił owies i tej pszenicy nie chcę zbierać, po wysypaniu się do końca, nie wiem. Czemu tak się dzieje? No ale tak jest. Ua, teraz kurczę, gałęziami po twarzy dostać nieciekawie. No ale bywa i tak, no nie? No, za chwilę, jak mi chociaż jeden w jednym wyskoczy, że jest pełny zbiorniczek, zatrzymamy się i wysypiemy się, myślę, że na Ursuska najpierw. Na te szesnastki większe, niech one już sobie latają. Znaczy właściwie, no ja nimi mam latać, ale już niech jedna chociaż jest wysypana. No, za chwilę koniec i pełny zbiorniczek. Dobra, nie gasimy. Tamte dojechały. Co ten New Holland odczynia? No, nie ma tragedii wcale. Zmniejszymy sobie prędkość, żeby tak szybko nie latać. I zaczniemy sypać od końca i będziemy zwracać uwagę teraz na tego pomarańczowego. Czy kurczę, nic tam się nie będzie działo takiego. Mega ten Ursus mi się podoba, konkretna ta kierowniczka jest z niego. A tu trochę na ziemniaczki wjedziemy. Chyba się właściciel nie pogniewa tego pola. W ogóle ostatnio robiłem zadanie, kontrakt dla gościa, który jakoś tak dziwnie się nazywał. To sobie sprawdzimy, Jakub Zych. Mówię, na tej mapie wszystkie takie, wiecie, polskie imiona i nazwiska są, jak ten Nędza na przykład, Celiński, Nowak, Pikowski, Czubik. O, Paciaciak! O tego mi chodziło, o Paciaciaka. No, Mieczysław Paciaciak, kurczę. U niego ostatnio sypałem dość sporą ilość nawozu na polu i tam powiem wam, że fajnie mi zapłacił za to. O, jak widzicie, pieniążki uciekają i to dość srogo za tych pracowników, ale no niestety, tak już jest. Chcemy wykonać jakąś pracę szybciej, no to muszę sobie zatrudnić pracowników. Na następny raz może jakoś... Ej, on ogólnie tej pszenicy w ogóle nie zbiera. Ten kombajn jest jakiś zbugowany, jak ja nim nie koszę. To widzę, że ja nim muszę kosić, żeby dawał radę. Zwolnimy pracownika.
No ile on sypnął? Przecież przejazd przejechał, normalnie wszystko zgarnął. Dobra, prowadzący, ten jest podążający. No i jeszcze z rekorda się wysypiemy. Można jechać dalej. O ile się nie pozamieniamy miejscami. Bo widzę, że ten kombajnik, kurczę, jakieś problemy ma. Oczywiście jak zawsze, no. Sorki. Nie może być za dobrze. Musi się coś dziać takiego. No chyba, że zamienię miejscami i powinno być już okej. Dobra, rekord jest wysypany. Za wiele też w sumie nie nakosił. Ale dobra. Ursusko gasimy. I spróbujemy się przejechać. Zobaczymy teraz, czy dalej będzie zostawiał ten pas za sobą taki, czy nie. Wyłączymy sobie chudzik. Aż tak nie było widać. W ogóle będzie jechał, siedzi tam jakiś pracownik. Coś widać, że zgarnia. Ale zaraz wskoczę do niego w połowie gdzieś tego, żeby sprawdzić, jak tam wygląda sprawa właśnie z tym zbieraniem jego. No, pokos elegancko zostawia po sobie. Normalnie słoma za nim leci, ale nie wiem, czy zbiera co nieco. O, konkret akcja. 8 na godzinę jest ustawione, więc ten żółty... O, już coś mu odwaliło. Już zostawia za sobą, widzicie? Znowu mu wskoczyło, że jest owies. Dobra, to muszę go zamienić miejscami chyba jednak. Bo tak będzie się działo cały czas. No i widzicie, owies wskoczył. Nie wiem skąd, nie wiem jak i dlaczego. Ale tak wyszło. Dobra, to pozwalniam sobie pracowników. Robię krótkie cięcie i widzimy się, jak już się poprzestawiam troszeczkę. Dobra, witam. Ja już jestem z powrotem po malutkim cięciu. Musiałem pozamieniać kombajny, żeby coś z tego było w ogóle. Bo ten niestety nie jest widocznie stworzony do Follow Me. Bo tak nazywa się ta modyfikacja, dzięki której poustawiałem sobie kombajny w ten sposób. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to w następnym odcinku może pokażę przy żniwach soi, jak to sobie poustawiałem. Tu już myślę, że uwrocia skończę i zaczniemy latać normalnie już na wprost kombajnami, tak żeby nic się już takiego nie działo. Nie wiem, czy tu się sypać od razu, jak już stoi ten Ursus. Myślę, że dobrze by było. Także podjadę kawałek dalej jeszcze i zaczniemy już to wszystko sypać. A jak tam sprawa z tyłu wygląda? Nadążają, nadążają, elegancko jadą za mną. Jak widzicie, trochę placy takie powygniatane. No to kurczę, takie są efekty właśnie. Przez to jest ta ambonka, żeby te dziki wystrzelać. Bądź chociaż troszkę przestraszyć. Tak, wiem, może niektórzy ludzie powiedzą, że to niezbyt humanitarne. No ale tak to już jest niestety. Jak jest ich za dużo, no to myśliwi muszą ich się troszkę pozbyć. Bo sieją straszne spustoszenie, jeśli się tak wyrażę, na naszych polach, na polach rolników. Przez to muszą być niekiedy wystrzeliwane, jak jest ich już za dużo. Tym bardziej teraz jeszcze jest ta akcja niby z ASF-em, gdzie dziki przenoszą tą chorobę. To już w ogóle jest tragedia. O, widzę, że tutaj na przeniczce będzie trzeba wapnować. To co, Ursus cały czas odpalony? A jak, kurczę. Dobra, pierwszego wyładujemy bizonika, rekorda. Tylko niech podjedzie trochę bliżej. Mam nadzieję, że dam radę się jakoś wykręcić tak, żeby się wysypał tutaj. Byłoby dobrze. Nie wiem, czy dystans czasami nie skrócić do nich. Chociaż widzę, że jednak nie, bo ten ostatni będzie miał ciężko, żeby się wysypać. Jak sobie jeszcze mam taki zestawik długi, jak widzicie, no to teraz z pierwszego sypię się od razu do ostatniej przyczepy, żeby później nie mieć problemów jakichś większych z wyładowywaniem. Dobra, z tego wysypaliśmy. Zobaczymy, ile ten nakosił. Czy będzie ta sama historia, co przed chwilą było z pomarańczowym, że praktycznie nie było w nim nic. Nie, ten jednak jest jakoś inaczej zrobiony, niżeli tamten. W tamtym był problemik, którego zauważyliście sami, że praktycznie w ogóle nic nie kosił. Pokos po sobie słomy zostawiał, no i
i po wyładowaniu dopiero wskakiwało, że kosi owiec nagle 178 kg owsu na raz wyskakiwało. I to się działo, powiem szczerze, że już parę razy tak. A jak jechał, to nic nie zbierał. No teraz jak jest w moich rękach, no to normalnie kosi. A wcześniej miał nie lada problem z tym. Dobra, już sobie zgaszę tą szesnastkę. Szkoda, żeby ona chodziła. Konkret ta szesnasteczka, mega mi się ona podoba. Jest taka fajna, powiedzmy dobita. Przycisnę się tędy. Czas ucieka. A to, kurczę, robota stoi w miejscu. Nie, no to normalne, musimy się wysypać. Mamy już 13 godzinę. Jeszcze zerknę sobie zaraz na pogodę troszkę na telefonie, jak tam się kształtuje. Jak to ma wyglądać dzisiaj? Myślę, że dam radę się wyrobić do godziny 20 z koszeniem, a później co tam w sumie będziemy, zajmiemy się snopeczkami już, które nie wiem, czy tam dla was nagrywać, jak będziecie chcieli. W sumie myślę, że nagram taką akcję z prasowania dłuższą już niż tamtą z sianem. Oczywiście tą 80-ką, 902-ką, nie 12-ką. Będę sobie to prasował. Większego ciągnika nie potrzebuję do tego. I tak tam jest ograniczenie prędkości z tą prasą do 12 na godzinę. Szybciej z nią nie pojedziemy. Troszkę, szczerze powiedziawszy, szkoda, no bo na takim polu to jest roboty mnóstwo. Ale tak to już wygląda. I swoje trzeba zrobić, no nie? Nie wiem, czy czasami nie dokupię sobie drugiej, albo kogoś nie wynajmę. Bądź też jakąś kostkującą sobie dobiorę i spróbuję coś pokombinować jeszcze na cosplayu, żeby inni mieli też co robić. Tu od krzaków w sumie przez środek się przetniemy, to ja znowu sobie złożę tutaj rureczkę, żeby jakoś przejechać. Później to co zostanie, to jeszcze podokaszam sobie. Ile mamy? 40-50%, to powinniśmy się przeciąć bez problemu. Później przelecę na drugą stronę. Chociaż, o, może zrobimy coś takiego. Też powinno być ok. Przelecę sobie na drugą stronę, to zostawię, to już odetnę. Chyba, że tu jeszcze na lewo skręcimy. A jak? Kurde, myślę, że dadzą radę. Te kombajny na follow me. Za mną podążać. Jakieś takie nutki retro znalazłem, przez to lecą w tle. Myślę, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Ze względu na to, że wcześniej jakiś Morenox leciał, a też miał tam troszkę stare nutki, tyle że zremiksowane. No tutaj jest takie typowe retro, już bez remiksu, bez niczego. Także tej nutki akurat, która leci teraz, nawet nie znam, szczerze powiedziawszy. Więc może sobie ją odpuścimy, przewiniemy chociaż. No chyba jednak tak. Chyba sobie ją odpuścimy. Rekordzik też podąża za nami. Akcyjka. Przekozak. Się w końcu udało coś takiego zrobić. Wiadomo, no pozostaje troszkę tego, tej słomy za mną i tego zboża. Ale lepsze to niż miałbym tutaj teraz się denerwować jeszcze z tym cosplayem. A tak dzięki follow me możliwa jest taka akcja, jaką widzicie, która mi się mega podoba. No i pole znika w oczach, na trzy kombajny to można kosić. Gdzie ten New Holland tam pojechał? Ej, kurde. Gdzie on mi tam śmignął? On się pogubił chyba trochę. Kurde, dobra, zwolnimy go. W krzoki wjechał. Wyjadę nim, wyjadę. No kurde, hopok. Coś ty tu narobił. A to jak ja już tutaj jestem, to może się wysypię na tego? Chociaż nie. Wszystkie razem po kolei będę sypał. Nie było takich dziwnych akcji, że później coś tam nam zostanie. Ale mózgotrzep. A jakby ktoś wiertarką wiercił. No już połowa poletka. Myślę, że zgolona, no nie? Tak patrząc na wielkość, ile tego zostało. Ale już niedużo jest do skoszenia.
Nie, może ustawię sobie jakiś dystans mniejszy między nimi, chociaż nie, no tak, żeby można było się jakoś wysypać. Tego sobie zgaszę, niech nie chodzi tyle, bo sądzę, że ten rekord długo zostanie na gospodarstwie, więc nie ma co mu sztucznie motogodzin nabijać. Dobra, zacznę sypać tą pszeniczkę z rekorda, to coś tam może trochę przewiniemy. A w sumie to sprawdzę sobie, ile każdy z nich nakosił. Czy jest różnica w tym, ile one koszą? Ten 2900, ten 3200, bo jest trochę dalej teoretycznie. No a ten ile ma? 3500, czyli na tym kawałku, no to powinno być ok, myślę, że mniej więcej równo koszą. Żaden nie ma jakiejś tam dużo większej szerokości roboczej od drugiego. Ta akcja dopiero będzie też fajna na tym wielkim polu, gdzie jest soja i tam nie będę musiał się tak szybko sypać, tak często, więc sądzę, że to będzie konkret. Nie wiem, czy od razu pierwszy przejazd wam nagrywać z tej soi. Chyba tak, najlepsze będzie jeszcze tam między płotami, jak będziemy walczyć, że tak powiem. Wszystko wysypało? Wszystko. Myślałem, że jeszcze coś zostało w kombajnie, no ale tam tylko dwie tony coś było, także wcale nie za dużo. Ja sobie to przewinę troszkę. O. Co to takiego? Jitutue chyba, tak? Jak dobrze kojarzę. No. Tak myślę. Chociaż pewności nie mam. W sumie zatem te chudziki znowu wyłączymy. Nie ma potrzeby, żeby były włączone. Szkoda tylko taki ekran zasłaniać. Tak piękną akcję, jaka jest teraz. No to teraz z takich ujęć, jakbym miał jakieś konkretne, to jest z czego wybierać sobie do jakiegoś intra. Jeszcze idziemy Zenkowi powiedzieć, żeby trzymał się blisko Bogdana, który jedzie obok. No chyba jest włączone, co? Jest. Dobra. Ciutykao. Niech się sypie dalej. I pszeniczki trochę będzie. W końcu nie pamiętam, czy pokazywałem wam, ile udało się owsu nakosić. Chyba nie pokazywałem, jak pamiętam. Dobrze. Wyszło nam... O, oczywiście zapisywanie. Zapisuje się to, co ma się zapisać. A my sobie sprawdzimy. Nie tego Mieczysława Paciaciaka, tylko to, ile mamy owsu w silosie. W notesie ile jest zapisane? 43 tony owsa nakosiłem z tego pola, więc chyba tragedii nie ma, co? Jak myślicie? Wydaje mi się, że ładnie to sypnęło i ze względu na to, że jest ten płodozmian jako taki, czyli mieliśmy ugór wcześniej i później po ugorze był owiec. Chociaż nie, to jest w drugą stronę. Tak, był ugór i był owiec. Nie wiem, czy to tak? No okej, ogólnie tak to wygląda, że 1.4, takie ala z bonusem troszkę mieliśmy. Dobra, sobie przejadę tak szybciej troszkę. No tam pracownicy za mną nadgonią. Przynajmniej powinni. Przejadę na drugą stronę szybko i... No szkoda, że oni na follow me nie podnoszą headeru ani nic, ale z drugiej strony nie ma tragedii. Takie kępki to później sobie sam podokaszam już bez pracowników jednym kombajnem, żeby teraz się po prostu z tym nie bawić, im jakoś tam kursu nie zaburzać. No i... żeby nic się im nie działo, a dodatkowo jeszcze płacę kupę szmalu za to, że jeżdżą za mną. Nie jest wcale mało, ile tam, za chwilę zobaczymy sobie statystyki, ile ja właściwie już na nich wydałem, na tych pracowników naszych, koszty paliwa, no nie ma tu nigdzie wypisane, ale tu jest pensje pracowników 2000 zł,
praktycznie w dzisiejszym dniu straciłem na pracowników. I tak widzicie, że co chwilę się kształtuje. Nie, tutaj tylko jeden dzień we wtorek potrzebowałem do czegoś pracowników. To wyszło mi 1000 złotych za nich. Tam ci już nadgonili za mną. Zobaczymy, czy... jest widać. Elegancko w zbiorniczku chyba. Pokrywa się w tym, co jest w rzeczywistości. No powiem wam, że podnosi się do góry i to w bardzo szybkim tempie. Aż... dziwne. Chociaż... nie no, jak ja pamiętam, to tak szybko się to nie robiło w Bizonie. Troszkę wolniej się usypywało, bo tutaj widać, że w oczach normalnie rośnie. Ale dobrze. Tutaj w sumie większą ilość hektarów pokonujemy, przez to sypie jak wściekłe. No chyba, że nie, bo tutaj w sumie farmingu są ustawione tak w miarę realne te wszystkie wartości. Ja już sobie przejadę normalnie na drugą stronę. No, odetnę ten cypelek. I zerkniemy, ile procent wyszło. 90%, także za chwilę będzie sypanko. No i w sumie co, dwoma ursuskami może już by skoczył, żeby się wysypać do silosu. Myślę, że już by wypadało. Jeszcze zerknę sobie, jak tam czas się kształtuje. No już nagrywam 20 minut. Okej, ten się zatrzymał. Zgasimy go. No jak mam odwieźć tą pszenicę do silosu? Nie ma co, żeby chodził. A, ten ursusek chodził cały czas. Z przodu sobie podjedziemy. Tego jednego myślę, że dam radę jakoś zasypać. Bo ile tutaj wchodziło, jak mówiłem, 20 ton jakoś, nie? Coś koło tego było. Więc... no i ten kolejny się zatrzymał. Też tutaj pracownikom i powiemy, żeby... gasił kombajnik. Znaczy właściwie, no nie gasił. Wiem, nie powinienem gasić kombajnu, bo w przeciwnym razie żmijka by mi nie chodziła. No ale tutaj powiemy chłopakom, żeby sobie obiadek zjedli, bo mamy już 14:33. Ja pojadę z jednym z operatorów coś przekąsić, odwieźć po prostu tą pszenicę do domu. I tyle. Dobra, tego New Hollanda też. New Hollanda. Bo jak wsiadam, to wyskakuje New Holland, przez to tak odruchowo powiedziałem po tym, co widziałem. Troszkę szybciej sobie polecimy, żeby nie zajmować czasu lataniem po polu, które wymaga wapna. I na pewno będzie oddane zaraz po żniwach i właściwie po tym, jak sprasujemy to wszystko. Także akcja będzie konkretna, na pewno dni nie będę przewijał, aż mi soja wyrośnie, tylko prace pożniwne będę sobie wykonywał, czyli właśnie prasowanie, wapnowanie już tego ścierniska szybko, bo szybko, żebym miał później wystarczająco dużo czasu też na to, aby zdążyć wszystko pozasiewać, no nie? O, stara pioseneczka. No i dobra, jedna strona zasypana. Z tyłu nawet nie wiem, ile jest, ale ta jest praktycznie pusta, więc spokojnie się wszystko zmieści. BSS-ka. Zobaczymy, jak będzie sobie 16 z nim radzić, z tą BSS-ką. Także pojadę pierwszy tą czerwoną. No ale i tak wydaje mi się, że jakoś powinno sobie dawać radę. Chyba, że tą będziemy jechać pierwszą. No wiadomo, że ona ma ciężej, więc może mieć problem z tym, żeby nadgonić za tamtą. Jakieś... o kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że mam 300 tysięcy kredytu. Ja cały czas byłem przekonany, że mam tylko 250 do spłaty. No to ja się nie dziwię, czemu takie odsetki, bo jak widzicie, odsetek mam 1281 każdego dnia za pożyczkę. Co, na razie nie będę nic spłacał z tego względu, że i tak
jako tak nie ma ceny na to. Spójrzmy sobie, jak tam ceny się kształtują. Pszenica jest dość nisko, w zimę dopiero coś skoczy nam cena. Soja spada, owiec też jest nisko, też przez zimę będziemy sprzedawać. Także tych ciągników w rządku na pewno będzie dużo więcej poustawianych w ten sposób. No, ma ciężko, jest już ostro, kurczę, doładowany. Może na następną akcję sobie wrzucę ten realistic mod, żebym miał ciężko ciągniki też z wyjeżdżaniem, żeby się kopały. Chociaż skoro ja tutaj tej pszenicy tyle tylko udało mi się ukosić, to w następnym odcinku przy soi też myślę, że nie będzie tego więcej, dużo więcej sypało. Po prostu. Pszenica jednak jest taką rośliną, gdzie daje nam dużo ziarek, a przy soi no to mamy takie maksimum 3 tony z hektara. Oglądam się, bo nie wiem, czy uda się wyjechać z pola, bo szczerze powiedziawszy jest tu ciężko, jest cały czas tak duży ruch, jak tam mogliście zauważyć w intro z jednego z odcinków. Był to odcinek drugi chyba, czy tam trzeci, jakoś tak, na początku, gdzie one naprawdę, jak był puszczony pracownik, to one się nazjeżdżały wszystkie w jednym miejscu, jeden w drugiego powjeżdżał. I tak chyba ze 3 samochody w sobie były. Także musiałem to nagrać jeszcze, jak przejeżdżałem obok i wam to pokazać, co się działo. No to jest moja 16-teczka, może nie jest jakaś luksusowa, nie jest jakoś świetnie zrobiona, ale to jest właśnie w niej urokiem największym, że ona tak wygląda. Ja chyba szczerze powiedziawszy pomyliłem drogi, miałem skręcić tam na prawo, byłbym bliżej, a pojechałem tutaj. Nie, bruzda. To chyba jadę do siebie? Nie, nie jadę do siebie. No jeszcze te drogi muszę poogarniać troszkę. Wiadomo, jak to nowa mapa, bez minimapki, no to wiadomo, nie jest tak wcale łatwo to wszystko ogarnąć, ale przynajmniej pozwiedzamy i pokażę wam troszkę o ABC. Tutaj mamy skupik z jajkami, tam nie próbuję jechać nawet. Może być problem z wyjazdem później czy z zawróceniem. Tutaj jak skręcimy, dojedziemy? Tak, powinniśmy. Więc tak to wygląda. Tutaj coś też mamy, jakiś skup? Co tutaj takiego jest? Jakaś mleczarnia chyba? Tak mi się wydaje. Jest, zlewnia mleka. O, krówka na... Ja pierniczę. Ale oni jeżdżą po całej drodze, naprawdę. Kurde, z tymi kierowcami się minąć to jest tragedia. Ja muszę zjeżdżać na maksa na bok. O, jeden w drugiego wjeżdża. Ja muszę zjeżdżać na maksa na bok, żeby w ogóle się z nimi minąć, bo w przeciwnym razie nie miałbym jak przejechać. Zagapiłem się tylko chwilę na zlewnie mleka i już wyszło jak wyszło. No i pomocnik został zablokowany. On już sobie nie poradzi, nie przejedzie tamtędy. Kurde. Musieli go tam zablokować. Oj, na pewno jeszcze szybko nie kończymy odcinka, jak leci taka nutka. A tu co się stało? Jakaś dziura chyba. W dziurkę musiał wpaść. Na pewno. No i co, ja cofnę kawałek, to on dojedzie pewnie. Ja pierniczę. Naprawdę. Ci kierowcy, to jest tragedia. Ten też wpadnie tutaj w tą dziurę? Czy tylko tam... Nie, jest tutaj taka dziura. Fik. Jak jadą szybko, to nawet tego nie widać, a ten akurat się zatrzymał przy niej. Pewnie bym nie zwrócił na to uwagi. Ustawia się bezpośrednio za nim. Gasiłem, nie gasiłem, 16. I tak, można zwozić zboże na podwórko, no nie, na 2 zestawy. Myślałem, że uda mi się przez ten czas odcinka zasypać wszystkie 3 ciągniki, którymi pojechałem, ale wyszło inaczej. Jak zwykle, na odwrót. Także normalne. Tam w sumie kawałek jeszcze mi został. Zerknę sobie, ile tego tam jest na polu. Niewiele w sumie, co jednym ciągnikiem mógłbym jechać, bo raczej na tamtą 12 i na te autosanki D50 nie uda mi się wszystkiego wysypać. No nie wiem, tym swoim bym podjechał najwyżej, większym koloskiem, żeby się wysypać i tyle, aby obu ciągników nie ciągnąć. I
sypiemy przy... Wrąbał mi się w dupę. Za bardzo rozpędzony był. No i myślę, że z tym obciążniczkiem, który tutaj mamy założony, kozacko wygląda, co? Nasza szesnasteczka. Myślę, że tak pasuje do niej. Ten obciążnik jest taki klimatyczny. Jeszcze ten łańcuch dorzucony do dociążenia. No kurczę. Przez to przybliżanie mi też tutaj to wskoczyło. Tu zwolnimy pracownika. Jeszcze raz sprawdzimy. Wyładuj tutaj front. Kierunek wyładunku. No dobra, a jak chcę przerzucić na tylną? Lewa. No jest lewa. No nie, tak niestety nie da rady. Ja mam troszkę dziwacznie ta przyczepa łapie. Dobra, jest przód na prawo. I tył na prawo. Okej, okay. Wsypujemy. No to jest zmiana kierunku wyładowywania. Jak mam teraz ustawione? Kierunek back right. Dobra, teraz sypiemy z BSS-ki. BSS-ka też ma źle ustawione. Przerzucimy na prawą stronę. I wysypujemy. Dobra, ja w sumie nie będę przeciągał was dłużej. Także tym oto akcentem myślę, że zakończymy odcineczek. Więc dzięki wielkie za uwagę. Ja zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli oglądałeś do końca, jest mi niezmiernie miło. Więc jeżeli i ty dotrwałeś, więc napisz hashtag Ursus. Na pewno przypnę serduszko i wyczytam w kolejnych kolejnych odcinkach. Także dzięki wielkie. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.